To były strachy na lachy. Słuchają Państwo Poranka Wnet z Puław. Jest godzina 7:43, a my kontynuujemy opowieść o tym największym zakładzie w Puławach. W naszym studiu jest pan Sławomir Wręga, przewodniczący Rady Pracowników Grupy Azotowej Puławy S.A. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o pracownikach, w jaki sposób są traktowani, czy dobrze jest zarządzana firma, w której pan pracuje, porozmawiajmy o pewnym projekcie, bo tutaj mówi się o tym, że Azoty mają wybudować elektrownię. Co to za projekt? Projekt nazywa się Elektrownia Puławy, natomiast wybudowana ma być elektrociepłownia. Projekt jest bardzo kontrowersyjny, ponieważ ta elektrociepłownia, nowa elektrociepłownia ma być parowo-gazowa. Stara elektrociepłownia opalana jest węglem. Pracuje w niej około 300 pracowników. W nowej, gazowej ma pracować 40. Ale może będzie bardziej efektywna, może będzie bardziej opłacalna? Produkcja energii elektrycznej i ciepła z gazu jest mniej więcej dwukrotnie droższa niż taka sama produkcja z węgla. Więc raczej nie będzie tańsza, nie będzie bardziej efektywna. Wydaje się, że i energia elektryczna dla zakładów azotowych Puławy będzie droższa i para potrzebna do produkcji będzie droższa, ale również ogrzewanie miasta, czyli opłaty mieszkańców Puław za ciepłą wodę i w kranie, i w kaloryferze wzrosną. Tutaj w pobliskim Lublinie w elektrociepłowni jest taka turbina gazowa, między innymi jedna z... I ona większość roku stoi, ponieważ jak nie ma dotacji, jak nie jest dotowana, to wtedy nie jest używana, bo nie stać elektrociepłowni na to, żeby jej używać. Dodamy taką prostą rzecz, że gaz importujemy, a węgla mamy pod dostatkiem. Niedaleko od Puław w Bogdance. Jest jeszcze bardzo ciekawa sytuacja dotycząca budowy elektrociepłowni, ponieważ w grupie Azoty budowane są w tym momencie projekty budowy dwóch elektrociepłowni. Jedna w Kędzierzynie, druga w Puławach. W Kędzierzynie, i mówię, to jest w ramach jednej grupy. W Kędzierzynie budowana będzie elektrociepłownia na węgiel, w Puławach będzie budowana na gaz. Obie spółki, i ta w Kędzierzynie, i ta w Puławach, przekonuje, że to jest tańsze i lepsze rozwiązanie. Chociażby cena budowy już pokazuje, która będzie tańsza, która droższa, ponieważ w Kędzierzynie projekt wyceniony jest na 350 milionów, a w Puławach na 1 200 000 000. To jest bardzo, bardzo istotna różnica. A w takim razie proszę powiedzieć, dlaczego tutaj nie buduje się tak jak w sąsiedniej fabryce, tylko buduje się elektrociepłownię na gaz? Nie wiemy. Pracownicy ani reprezentacje pracowników nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Decydenci mówią o tym, że co prawda dzisiaj produkcja energii elektrycznej i ciepła z gazu jest droższa, ale w przyszłości ona stanie się tańsza i wtedy będziemy mogli korzystać właśnie z dobrodziejstwa produkcji energii elektrycznej i gazu i, przepraszam, ciepła w tej gazowej elektrociepłowni. Można mieć obawy, że w przyszłości może stać się tańszy gaz, kiedy fabryka nie będzie należała do Polaków. Bo ta elektrownia to jest spółka odrębna. Tak. Buduje się nową strukturę, tak, i tak, nową spółkę. Tak. I od tej elektrowni Azoty będą musiały kupować prąd. Tak. Elektrociepłownia będzie budowana, czy ma być budowana przez spółkę nazywaną Elektrownia Puławy i ma być własnością tej spółki. I co to oznacza?
O, to właśnie oznacza to, co pan redaktor mówi, że energia elektryczna, energia cieplna przez zakłady azotowe Puławy będzie kupowana od spółki energia elektryczna za pośrednictwem polskich sieci energetycznych. A Wojtek Pokora zwrócił uwagę na to, że taka elektrownia już może być sprzedana, bo nie jest spółką strategiczną Skarbu Państwa. I w momencie, kiedy zostałaby sprzedana, nie wiadomo, czy tak się wydarzy, ale gdyby została sprzedana, to poprzez taką spółkę, która jest wybudowana tuż przy płocie zakładów azotowych, całe zakłady są kontrolowane. Ani jedna tona produktu nie zostanie wyprodukowana bez pary wodnej, którą będzie dostarczała ta elektrociepłownia. Więc właściciel, czy większościowy właściciel nowej elektrociepłowni będzie w 100% kontrolował zakłady azotowe Puławy. A te decyzje zostały już podjęte? Decyzje zostały podjęte na poziomie korporacji, czyli wszelkie zgody korporacyjne już zostały udzielone. W tej chwili spółka ubiega się o decyzje środowiskowe. I potem może rozpocząć budowę? Czy już pierwsze miliony zostały wydane? Nie mamy wglądu w wydatki, w fundusze spółki, ale spółka funkcjonuje już od kilku lat, więc zapewne znaczna ilość pieniędzy została już wydana. Czy można zaobserwować w ostatnim czasie, ponieważ tak jak mówi przewodniczący, spółka funkcjonuje od kilku lat, ale w ostatnim czasie zaczęła intensyfikować swoje działania, tak? Zmienił się zarząd. Szefem spółki został były prezes zakładów azotowych Puławy Zygmunt Kwiatkowski i zaczęły się ruchy, żeby jak najszybciej zacząć budowę. A kim jest i z kim związany jest pan Zygmunt Kwiatkowski? Pan Zygmunt Kwiatkowski, no, tak jak mówię, jest byłym prezesem zakładów azotowych Puławy. Można o nim poczytać w internecie. Sam siebie nazywa rosyjskim lobbystą, ponieważ pracował dla różnych spółek rosyjskich. Więc no, takie powiązania jakby mogą pokazywać, że no, jest jakiś inny powód do tego, że tutaj będzie gazowa elektrownia, a nie węglowa. Nie, czyli ktoś być może w niedalekiej przyszłości będzie musiał przy zmianach zastopować budowę tej elektrowni i wybudować elektrownię węglową. Bardzo byśmy chcieli, pracownicy zakładów azotowych Puławy, żeby nowa elektrociepłownia czy elektrownia zbudowana przy płocie zakładowym była opalana węglem. Gwarantowałoby to tanią produkcję, gwarantowałoby to miejsca pracy w Puławach, w Bogdance, miejsca pracy na kolei, która wozi węgiel. Byłoby to korzystne i dla regionu, i dla Polski. Taki sposób myślenia i o takim sposobie myślenia o gospodarce mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości w czasie swojego kongresu w Katowicach, wtedy kiedy rozmawiano właśnie o tym projekcie, wielkim projekcie dla Polski, projekcie zmiany. Z kolei tą sytuacją interesuje się pani dr Gabriela Masłowska, posłanka PiS-u, która miała być gościem Poranka Wnet, ale czeka na odpowiedź na swoją interpelację, bo złożyła interpelacje, liczne zapytania do ministra skarbu. Tej odpowiedzi jeszcze nie otrzymała. Tak, pani poseł Gabriela Masłowska bardzo interesuje się projektem nowej elektrociepłowni i w tej sprawie wykonuje no, liczne działania i interpelacje poselskie, i zapytania. Jednak te odpowiedzi, które uzyskuje, są zdawkowe, ogólnikowe, a odpowiedzi pisemnej, obiecanej, rzeczywiście do dzisiaj nie otrzymała. Trzeba pamiętać, że Lubelszczyzna jest jednym z tych pięciu województw, które są wymieniane jako najbiedniejsze w Unii Europejskiej. I na Lubelszczyźnie są dwa wielkie zakłady, tak? Są zakłady azotowe i jest kopalnia w Bogdance. Projekt, który mógłby te dwa zakłady jeszcze bardziej połączyć, dać pracę ludziom,
zostaje zastąpiony projektem, w którym Bogdanka będzie miała mniejszą produkcję węgla, ponieważ zakłady azotowe, podejrzewam, że przestaną korzystać z tego, co teraz mają. Nie zwiększą produkcji, którą mogliby zwiększyć, gdyby elektrociepłownia powstała większa na węgiel. Koleje nie będą wozić tego węgla, a w zakładach azotowych, tak jak mówi pan przewodniczący, nowa elektrociepłownia potrzebuje mniej rąk do pracy. W 2012 roku tutaj w Puławach, w zakładach azotowych wybuchł strajk. Dlaczego? Tak, był to drugi strajk w historii zakładów azotowych Puławy. Pierwszy wybuch w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego. Drugi wybuch w marcu 2012 roku w odpowiedzi na metody zarządzania, jakie wprowadzono w zakładach azotowych Puławy. Ten drugi strajk był większy od pierwszego, od tego, który miał miejsce w czasie stanu wojennego. Wzięło w nim udział ponad 1000 pracowników zakładów azotowych Puławy. Trwał 10 dni. Załoga domagała się zaprzestania zastraszania i nękania pracowników zakładów azotowych Puławy właśnie przez stosowanie niedozwolonych, wydaje się, nielegalnych metod zarządzania, poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz domagała się podwyżek. I wtedy co? Zarząd ustąpił, odwołano zarząd, czy doszło do jakiegoś porozumienia i teraz trwa sielanka w azotach w Puławach? Strajk tłumiono wszelkimi możliwymi metodami. Uderzenie, trzeba powiedzieć, takie propagandowe w pracowników strajkujących było ogromne. Strajk polegał na okupowaniu zakładu. Na terenie zakładu pracownicy pozostawali po zakończeniu pracy, ale wtedy, kiedy przychodziła ich zmiana robocza, stawali na swoje stanowiska i wykonywali pracę. Dano im spać poprzez emitowanie audycji przez całą noc, o 12, o 2, o 3 w nocy. Budzono tych ludzi, no chyba po to, żeby zmęczeni popełnili jakiś błąd w tym czasie, kiedy wykonywali pracę i żeby była pretekst do pacyfikacji strajku. Po ogrodzonym terenie zakładów azotowych Puławy jeździły policyjne samochody ze szperaczami. Do domów pracowników, do wszystkich pracowników, do ich domów na prywatne adresy pozwolono sobie wysłać korespondencję dotyczącą strajku, czyli zastraszano już nie tylko pracowników, ale i ich rodziny. Strajk zakończył się po 10 dniach porozumieniem w sprawie płacowej, bo to była najłatwiejsza rzecz do załatwienia. Rzeczywiście w perspektywie czasu warunki BHP poprawiają się. To powiedzmy na zakończenie tej części naszej rozmowy, jakie jest to przeciętne wynagrodzenie w Puławach? Około 5300 zł. To jest przeciętne wynagrodzenie. Patrzymy na zegarek, jest godzina 7:56. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Sławomir Wręga, przewodniczący Rady Pracowników Grupy Azotowej Puławy S.A. jest w naszym studio przed Urzędem Miejskim. Poranek Wnet.